że zgłaszane i opisywane wszystkie NOPy, czyli niekorzystne odczyny poszczepienne, mówiąc krótko, jest wyższa jakość produktu niż w Polsce i wyższa jakość obsługi niż w Polsce, ponieważ jest wybór. Ponieważ Niemiec, skoro ma wybór, to jak dostanie złą jakość, to się nie zaszczepi i pójdzie gdzie indziej, gdzie jest dobra. Polak ma przymus, w związku z tym Polaka traktują, no, jako w tym wypadku pacjenta drugiej kategorii, zupełnie tak, jak traktują nas koncerny jako konsumenta drugiej kategorii, sprzedając nam gorszą chemię, gorsze jedzenie. I teraz mi, tak jako człowiekowi, się wydaje, że skoro już udowodniliśmy, że międzynarodowe korporacje traktują Polaków, a zwykle Słowian, bo to na całą Europę Środkową i Wschodnią tak idzie, że skoro korporacje traktują nas jako gorszych, jako takie bydło, które można wypasać na gorszym żarciu, więc dlaczego nie uznamy, że podobna praktyka może być ze szczepionkami? I teraz, czy w ogóle z lekami? Należałoby to sprawdzić. Dlaczego nikt tego nie chce sprawdzić? Dlaczego nikt nie chce dyskutować na ten temat? Tylko jest atak ad persona na panią, że pani jest ruskim trolem i że pani w ogóle chce się...